Przerwa świąteczno-noworoczna już za nami i nadszedł czas powrotu piłkarzy do klubu. Boże Narodzenie to dla zawodników znakomity okres, by znów spotkać się z najbliższą rodziną. W trakcie sezonu nie ma na to zbyt wiele czasu. Z takiej okazji skorzystał nawet Luis Enriquez, który do domu ma zdecydowanie najdalej. Święta w Panamie, nowego roku tutaj w Polsce. Powiedziona nie było tam w Panamie, bo nie ciąża jest i nie mogę latać, ale jeszcze się mówi, już wszystko się skończyło. Ale dobre czasy było tam w Panamie i tutaj w Polsce i jestem znowu na pracy. Mówisz o ciąży, to kiedy spodziewasz się drugiego potomka? Za 2 miesiące mamy termin. Już wiesz, co to będzie? A? Już wiesz, co to będzie? Chłopak? Chłopak. Macie już wybrane imię? Jeszcze dyskutujemy, jak będzie, szukamy, nie? Dobry dla niego. Wróćmy na chwilę do piłki, Luis. Ten czas to też takie treningi indywidualne. Powiedz, podziel się, co robiłeś w trakcie przerwy świątecznej, bo mieliście rozpisane jakieś tam indywidualne treningi. No tak, to było same bieganie, nie? Bieganie, tak, tylko stabilizacja i coś, nie? Nic nowego, bo już inne roku tak robimy tak samo i to już wiemy, jak to się robi i to jest na pewno to pomaga bardzo. Zapytam cię jeszcze o ten pierwszy tydzień, bo to różnie piłkarze do tego podchodzą, bo to jest tydzień, w którym są badania biomechaniczne w rehasporcie, jakieś testy progresywne, nie wszyscy to lubią, jaki jest twój stosunek do tego typu badań? No tak, musimy robić tak, bo jesteśmy piłkarze, jesteśmy profesjonalni i tak musimy robić. Zawsze tak robimy, już to jest, no, nie jest nowego, tak możemy robić, bo to jest przygotowanie na nową sezon i możemy być bardzo, bardzo dobre na ten nowy sezon, bo będzie dużo walka, nie będzie łatwo, będzie twardo, dlatego tak musimy pracować twardo. Dzięki dobrej końcówce wracacie w dobrych humorach i z nastawieniem o walki o 2 trofea. Tak jest. Zawsze. Ja personalnie zawsze myślę, że walki. Ja nie jestem tutaj, trenuję mocno i tak jak byliśmy 3 tygodnie wakacje i już wrócimy. To nie jest tylko na po jestem piłkarze, to jest walczymy zawsze o sukcesu. Chcemy tak robić trofeo na ten wielki klub i to nas czeka. Mam nadzieję, że tak będzie. Tak będzie, bo jak pracujemy, jak musimy pracować, ten mikrocyklu teraz będzie tak 2 razy w Turcji. Mam nadzieję, że będziemy tak robić trofeum.